Cześć, dzisiaj mamy unboxing mojego prezentu z okazji Mikołajek. Część z Was może się domyślić, co to jest, bo niektórym pisałam, a niektórym nie. To tak, na początku muszę to tutaj rozerwać i zaraz do Was wracam. Okej, słuchajcie, potraktowałam źle tą paczkę, no ale jak miałam się dostać, okej. Słuchajcie, to jest mój wymarzony model. Ojejku, dobra, bierzemy go. Część z Was może już widzieć, kto to jest. Tak, jest to Ogier Tinker ze Safari. Naprawdę był moim wymarzonym. O, ma tu jakąś podstawkę. Ciekawe, fajnie zapakowane. Słuchajcie, muszę zrobić znowu cięcie, bo sobie nie poradzę. Dobra, słuchajcie, wyjęłam go. Jest w takiej podstawce. To jako próbuję wyjąć, ale już widzę, że jest przeuroczy. Jejuniu, cudeńko moje piękne. Tak, słuchajcie, jak wiecie, kocham Tinkery i tego pana nie mogą zabraknąć w mojej kolekcji. Ta podstawka się ciężko. Wybaczcie, że tak robię cięcia, ale po prostu jedną ręką się nie da, a drugą się nie da tak trzymać telefon, więc zaraz wracam. Okej, jestem, wyjęłam go. I ściągam plakietkę i on jest prześliczny, zobaczcie na jego pysio. Był to mój wymarzony model, naprawdę cudowny jest moim zdaniem. Jest w bardzo dobrym stanie. Ja go kupiłam na Allegro za 40 chyba 1 zł plus koszty wysyłki. I tam nie wiem ile to tam wyszło, ale naprawdę opłaca się, bo jest cudowny, naprawdę. Ten sprzedawca miał też inne konie ze Safari i też chyba z kolekty miał, ze Szlejcha. Ale no jest prześliczny. I jest to ogier czy wałak? Błagam, ogier. Tak, jest to ogier. Uch, ulżyło mi. I słuchajcie, jeśli chcecie wiedzieć, jak on ma na imię, to ja już myślałam nad tym imieniem. Ja go nazwę Mango. A czemu takie dziwne imię? Ponieważ Mango to jest owoc i mi się bardzo kojarzy tak z wakacjami. Po prostu mi się spodobało to imię i tak go nazwę. Chociaż tutaj się widzę, że on się trochę kiwa, jak tak wiecie, o. Ale przynajmniej stoi. I zobaczymy, z jakiego on jest roku. 2013. Z tego, co tu widzę. No jest po prostu cudowny, jejuniu. Naprawdę cudowny jest. Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba i czy wam się podoba to imię dla niego. Ja jeszcze może pójdę po jakieś światło, żebyście widzieli go bardziej zbliżej. No i dobra, tak się prezentuje. No jest po prostu przeuroczy. Cudowny jest. No i tak się prezentuje. Na pewno pojawi się jego recenzja jutro, więc możecie wyczekiwać. A ja się z wami żegnam. No to pa pa!